Witam serdecznie media. Dziękuję Państwu za przybycie. Spotkaliśmy się dzisiaj, gdyż uważam, że wyborców należy traktować poważnie i w sposób uczciwy. Dlatego już dziś chciałem poinformować Państwa, komu zamierzam powierzyć funkcję moich zastępców, o ile oczywiście zostanę wybrany na funkcję burmistrza Brzegu. Moimi zastępcami zamierzam powierzyć funkcję zastępców Brzegu osobom, które również podobnie jak ja ubiegały się o funkcję burmistrza Brzegu. Te osoby uzyskały bardzo dobry wynik wyborczy, a więc cieszą się zaufaniem mieszkańców Brzegu i mają społeczny mandat do sprawowania funkcji publicznych. Osobą, którą chciałbym powierzyć funkcję wiceburmistrza, jest pani Cecylia Zdebik, z wykształcenia ekonomista. Pani Cecylię pozwolę sobie w kilku słowach przedstawić. To jest osoba o ogromnym doświadczeniu i wiedzy w zakresie zarządzania, która z powodzeniem przez wiele lat kierowała przedsiębiorstwem wyrobów cukierniczych Odra. Kolejną osobą, którą chciałbym powierzyć funkcję burmistrza Brzegu, jest obecny tutaj Grzegorz Surdyka, również ekonomista, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania we Wrocławiu. Pan Grzegorz jest przedsiębiorcą, wieloletnim samorządowcem, od dwóch kadencji radnym miejskim. Pan Grzegorz kierował i zasiadał w ogólnopolskich korporacjach i przedsiębiorstwach. Szanowni Państwo, dlaczego akurat te osoby? Gdyż nasze programy, jak się okazuje, w wielu punktach są zbieżne. Mamy wspólne cele i wspólnie zamierzamy je, mam nadzieję, realizować. Te cele to m.in. polityka prorodzinna, senioralna i tu mam na myśli utworzenie Rady Seniorów. Takim celem tutaj wspólnym jest również tworzenie Brzegu budżetu obywatelskiego. Takim celem jest utworzenie w Brzegu inkubatora przedsiębiorczości. To są tylko niektóre z tych celów, które wspólnie zamierzamy realizować i jestem przekonany, że w takim składzie nam się to z powodzeniem uda. O ile oczywiście wyborcy zdecydują się właśnie mi powierzyć tą zaszczytną funkcję burmistrza Brzegu. W tym miejscu chciałbym wezwać, aby mój kontrkandydat w wyborach, pan Wrębiak, również złożył podobną deklarację. Chciałbym, żeby był również uczciwy w stosunku do wyborców, tak jak ja. I potwierdził lub też zdementował informację, że jego zastępcami będzie m.in. pan Stefański, który możliwe, że nie będzie już starostą, oraz pan Rajka. W tym miejscu chciałbym powiedzieć, że rządy WF-istów już w Brzegu były i pamiętajmy, sięgnijmy pamięcią wstecz, czym one się skończyły. Teraz chciałbym oddać głos między innymi pani Cecylii. Dzień dobry Państwu. Ja na samym początku bardzo chciałam podziękować swoim wyborcom. Osiągnęłam rzeczywiście dobry wynik i bardzo się cieszę, że wiele osób jeszcze chciałoby, żebym sprawowała tą funkcję właśnie w mieście. A więc bardzo dziękuję. Oczywiście ja jako Cecylia Zdebik popieram pana Jacka Niesłuchowskiego i bardzo właśnie przekładam to swoje poparcie na swoich wyborców. Dlaczego? Bo jest to człowiek, który jest doświadczony administracyjnie, to jest raz. Pracuje na co dzień w Urzędzie Marszałkowskim, ma do czynienia z wieloma sprawami, które dotyczą również Brzegu. I uważam, że jeżeli otoczy się ludźmi, którzy mają trochę doświadczenia, praktyki, bo w Brzegu brakuje podejścia biznesowego, otwartego menadżera, który pozwoli dopuścić wielu, wielu ludzi do tak zwanych rozmów, prawda, i żeby wypracować w Brzegu jak najlepsze warianty rozwoju tego Brzegu.
Dlatego też właśnie zdecydowałam, że popieram. Uważam, że mamy wiele wspólnego z programami. O miasto trzeba zadbać jako gospodarz. I myślę, że właśnie taką formę pan Jacek obierze i że będzie gospodarzem, a nie politykiem, czego dla brzegu byłoby to bardzo dobre. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja również na początku chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach, dokonali wyboru, takich, których dokonali. Chcielibyśmy tylko, żeby w kolejnych wyborach frekwencja była jeszcze większa. Powiem wprost, jestem zaskoczony dzisiejszą sytuacją, ze względu na co. Zadzwonił do mnie kolega Jacek, poprosił o spotkanie, chciał porozmawiać, argumentował i zaproponował mi tą funkcję, o której Państwo przed chwilą żeście usłyszeli. Powiem wprost, byłem zaskoczony. Natomiast biorąc pod uwagę to, że również brałem udział w wyborach, również 4 lata temu prawie byłem w drugiej turze, tak, brakło 100 głosów. 8 lat pełnię funkcję w samorządzie, byłem członkiem Komisji Budżetu. Jakby nie było, ten samorząd jest mi bliski i patrząc na zbieżność kolegi Jacka programu wyborczego, czy też planu dla brzegu, który ja przedstawiałem, zauważam dużo wspólnych punktów, które mógłbym ja przy pomocy, jeżeli koledze Jackowi uda się przekonać wyborców i wygrać wybory, te punkty zrealizować, te punkty wspólne. To jest tak, jak kolega mówił, przede wszystkim ta polityka prorodzinna, to jest poprawa infrastruktury drogowej, o której wszyscy tutaj stojący kandydaci mówili. To jest chociażby ten prosty temat, ale bardzo ważny w naszym mieście, o którym też kolega Jacek mówił, powołanie Rady Seniorów. Ja to wszystko miałem w swoim planie dla brzegu, ja z tym wszystkim się zgadzam, to samo bym robił. Więc biorąc to pod uwagę i dzisiaj tą propozycję, proszę postawić się w mojej sytuacji. Odmówić, powiedzieć nie, no to znaczy też odmówić tej części wyborców niemałej, która jednak chciała, żeby no, tą drogą iść w samorządzie, a nie inną. I to, co jest, stąd podjąłem tę decyzję, wyraziłem zgodę, jestem tutaj dzisiaj, wspieram Jacka. Natomiast to, co jest jeszcze ważniejsze, to jest bardzo ważne. Proszę Państwa, dzisiaj mamy nową jakość w samorządzie. Nową jakość. Kandydat na burmistrza, po raz pierwszy, ja nie pamiętam takiej sytuacji, otworzył się publicznie, powiedział, chcę pokazać mieszkańcom, z kim chcę współpracować. Czegoś takiego nie było. To jest również ta sytuacja, która mnie zaskoczyła, ta otwartość w stosunku do mieszkańców. Szanowni Państwo, Wy wiecie, na kogo będziecie głosować i jakby chyba z większym prawdopodobieństwem, czy w sumieniu swoim możecie oddać głos, bo kolega Jacek zaproponował panią Zdebi, moją osobę, tu nie ma nic ukrytego. Tu nie ma kota w worku, aż jestem zdziwiony. Dlatego tu i szacunek, i gratulacje dla tego typu postępowania w samorządzie. Cieszę się, to są takie głosy, że to jest młoda osoba. Cieszmy się, jest młoda osoba, bardzo dobrze. Jeżeli z boku będzie pani Cecylia Zdebi, która swoją wiedzą i doświadczeniem będzie mogła wesprzeć, będziemy my, no to będziemy tylko pomagać Jackowi. Dziękuję bardzo. Teraz głos oddaję panu Jezusowi Kaczynowi. Witam Państwa niezwykle serdecznie. Ja również, jak moi przedmówcy, chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim wyborcom, którzy 16 listopada oddali na mnie głos. Chciałbym im jeszcze raz serdecznie podziękować i prosić ich, aby w drugiej turze wyborów dla burmistrza miasta Brzeg oddali głos na Jacka Wisłowskiego. Ja będę głosował na pana Jacka Niesłowskiego jako kandydata na burmistrza Brzegu, ponieważ uważam, że z tej dwójki kandydatów jest kandydatem zdecydowanie lepszym. Dlatego będę głosował na Jacka Niesłowskiego i proszę moich wyborców również o to, aby oddali głos na kandydaturę Jacka Niesłowskiego. Dziękuję bardzo. No i jeszcze jeden kandydat na burmistrza, pan Krzysztof Zdecki. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym podziękować za udział w wyborach.
Ja reprezentuję Polskie Stronnictwo Ludowe. Polskie Stronnictwo Ludowe nie osiągnęło zbyt dużego wyniku, jeżeli chodzi o miasto, o burmistrza, ale jest to tendencja raczej krajowa w naszym wypadku. Natomiast bardzo dobrze nam poszło w powiatach i w sejmiku, co również może się przełożyć na współpracę z obecnymi kandydatami na burmistrza i wiceburmistrzów. Jako przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego popieramy i oddajemy swój głos na tutaj obecnego Jacka Niesłuchowskiego, wspierając go w kampanii na burmistrza, jak również cieszymy się z doboru bardzo dobrze wybranych kandydatów na wiceburmistrzów. Myślę, że to przedstawicielstwo będzie bardzo dobrze świadczyło dla naszego miasta, czego sobie życzę i Państwu, i sobie. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja na koniec. Ja bardzo serdecznie dziękuję Państwu, wszystkim moim dotychczas kontrkandydatom za to poparcie. Ono bardzo wiele dla mnie znaczy. Dziękuję, że chcecie wraz ze mną dokonać prawdziwych zmian w Brzegu i to właśnie z moją osobą utożsamiacie właśnie te zmiany, a nie z osobą mojego kontrkandydata. Ja wierzę, że i jestem przekonany, że wasi wyborcy, mam nadzieję, będą uczestniczyć w tych wyborach i pójdą do tych wyborów i oddadzą na mnie swój głos, do czego już dziś serdecznie zachęcam. Także jeszcze raz Państwu dziękuję za poparcie i serdecznie zapraszam na wybory 30 listopada.